Witam serdecznie, dzisiaj nieco filozoficznie, niektórzy z Was powiedzą, że już o czymś wspominałem i po części macie rację, poruszam ten czy inny wątek więcej niż raz. Powodów jest kilka. Po pierwsze, ciągle dochodzą tutaj nowi widzowie. Po drugie, nieraz po prostu chciałbym coś dopowiedzieć lub rozwinąć. Jednak zawsze te sytuacje mają jeden punkt wspólny. Jeżeli wspominam o czymś po raz któryś z kolei, to znaczy, że jest to temat ważniejszy niż wam się wydaje. Taki, który możecie uznać za banalny, możecie go bagatelizować, a jednocześnie taki, który odegra kluczową rolę w Waszym końcowym rozrachunku, jeżeli chodzi o inwestowanie w kryptowaluty, i właśnie w kryptowalutach to jest najtrudniejsze, że czasami te najbardziej banalne kwestie, które wydaje Wam się, że na pewno nie sprawią Wam trudności, są najistotniejsze i są to takie kwestie, które na 100% sprawią Wam trudności, bo one tylko po prostu wydają się banalne, natomiast w praktyce później jest bardzo trudno się trzymać niektórych wytycznych, czy też powiedzmy ominąć te pułapki, właśnie, które wydają się takie... Proste, proste do ominięcia czy też niegroźne, tak? Więc dzisiaj, właśnie jeden z takich tematów, ale zanim zacznę, to jeszcze przedstawię Wam listę osób, które zgarniają po 50 dolarów za rejestrację z mojego linku na Binance. Powinniście mieć właśnie końcówki swoich ID na ekranie. Zgłoście się do mnie na maila podając całość ID w celu weryfikacji i odbioru nagrody. Tym samym można już rejestrować i weryfikować konta na październik, by załapać się na dystrybucję w listopadzie. Wróćmy jednak do tematu. Porozmawiamy sobie dzisiaj o trendach trochę luźno, trochę poważnie i oczywiście o realizacji zysków, bo uważam to jedną, za jedną z takich najważniejszych kwestii do przyswojenia na nadchodzące tygodnie i miesiące. Uczulam Was na to, żebyście realizowali zyski i doceniali wzrosty. Ja wiem, że większość z Was na rynku jest od niedawna, jesteście mega zafiksowani na x, bo chłoniecie zdecydowanie za dużo internetowej papki naganiaczy, w których interesie jest to, by wam naobiecywać, by was nakręcić. Na... Na dany projekt, a także to, byście zostali później oczywiście z torbami. Może Wam się zatem wydawać, że w zasadzie na wszystkim się zarobi i pozostaje Wam już tylko czekać z każdym altem na te w cudzysłowie pewne dziesiątki xów. musicie się od tego główna po prostu odciąć. Jasne, kilkadziesiąt X jest do zrobienia, jeżeli wchodzicie w low capa czy memcoina i akurat się Wam poszczęści. Tylko, że jest to zupełnie inna część portfolio, część w stylu być albo nie być i spoko, takie pozycje również warto mieć, szczególnie jak próbujemy sobie ten kapitał jakoś szybciej zwielokrotnić, wtedy można ryzykować, rzecz jasna o ile jesteś tego ryzyka świadomi i akceptujecie. Natomiast wiara w to, że projekty użytkowe z większą kapitalizacją narobią Wam dziesiątki x po prostu czasami te predykcje, prognozy są tak odklejone od rzeczywistości, że aż jest to smutne, że ktokolwiek to w ogóle ogląda. Warto te zyski doceniać i je realizować. Nie mówię tutaj broń Boże, że macie uciekać przy pierwszych wzrostach, ale przecież często i gęsto któraś z waszych pozycji będzie robić większe rajdy takie, że pomyślicie sobie oho ładny hype się tutaj robi i zawsze jak poszczególne z waszych altów odjeżdżają rynkowi przez kilkanaście dni z rzędu Zastanówcie się, czy aby na pewno to nie jest ten najlepszy czas dla takiego altcoina. Im jest bardzo ciężko później takie wzrosty powtórzyć, nawet jeżeli nadal będziemy w bull bullmarkecie. Każdy altcoin ma swój własny czas, własny moment. Jak mówiłem, nie wszystko w hoście wybija się równocześnie. Każda kryptowaluta ma swój własny czas, optymalny moment, gdy jest to e, takie Pikowe zainteresowanie. Także później zainteresowanie opada. Inwestorzy zwracają się ku zupełnie innym altom. Zauważajcie te wzrosty, realizujcie zyski, absolutna podstawa. Wszystko ma swój czas. Problem w tym, że przez targetowanie się na siłę na to 50X nie zauważycie 5X w ciągu dwóch tygodni. I potem z racji dużych wzrostów mamy korektę notowań na danym aktywie. Po czym bardzo często hype nie wraca, tylko wędruje zupełnie gdzieś indziej. Ja nawet śmiem twierdzić, że niemal wszystko co żyje w kry to w bull marketie będzie rosło z tym, że jedni to wykorzystają, inni nie, i właśnie tu jest ta różnica. Pewnie z 80% osób, które nie zarobią, będzie, będą, będą to osoby, które nie docenią po prostu zysków. Jeszcze jedna istotna kwestia, którą musicie mieć na uwadze, jest to rzecz analogiczna do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Sprawa dotyczy oczywiście trendów klikacze. Trend, o którym cisnąłem filmy i trend, który odpuszcza. Trend już wypalony moim zdaniem o dużo mniejszym potencjale niż parę miesięcy temu. Kolejny trend memcoiny. Hype na memy słabnie i wraca niemniej one akurat nie są trendem jednorazowym. Memy warto kupować pomiędzy ich wewnętrznymi cyklami wzrostowymi, nigdy na cyklach wzrostowych chyba, że nowe memy, które dopiero co startują. W każdym razie w przypadku memów sytuacja jest często do odratowania, natomiast jeżeli chodzi o inne trendy, to w sumie nie zawsze i niekoniecznie. Czym jest trend? Jest to, jak sama nazwa wskazuje, ograniczona czasowo moda na coś. Należy być jej częścią i wymieniać zawartość szafy, gdy się zmienia. W każdym razie w żadnym wypadku nie nosimy ubrań z PRL-u przez te wszystkie lata czekając, aż moda wróci, no chyba że chcecie straszyć znajomych. W trendy się wskakuje i wyskakuje z nich, zanim przeminą. Korzystamy, wskakujemy do wagonika, wyskakujemy jeszcze w biegu, bo trend sam w sobie ma to do siebie, że jest bardzo ograniczony czasowo. Jeżeli wraca, to najczęściej już nie w tym cyklu. Nie zmienia to faktu, że są one świetną opcją na zarobek, z tym, że za moment inna nisza dostaje swoją szansę i jednak ktoś z tymi torbami musi siedzieć. Oczywiście nie zawsze tak jest. Ale najczęściej już trend na daną niszę nie wraca po raz drugi. Doceniajcie okazję do zakupów, doceniajcie okazję do sprzedaży i doceniajcie wyraźnie zaznaczające się trendy, a będzie dobrze. Problem pojawia się właśnie wtedy, gdy nie doceniacie tego, ile zarobiliście i chcecie koniecznie więcej, mimo że czarno na białym macie przegrzanie trendu czy też hypu na danego altcoina. Powiem Ci coś. Weź najlepiej, zagotuj sobie mleko, stój przy garnku i go pilnuj aż do momentu, gdy nie pomyślisz o kurde, ale to zaraz je. Gwarantuję Ci! Od momentu, gdy tak myślisz, to już jest na bank pozamiatane. Do usłyszenia. Cześć!